Cześć. Dzisiaj trochę o gupikach, tak naprawdę. Gupikach, które tu pływają i gupikach, które pływały u mnie no, wiele, wiele lat temu, nawet w moim pierwszym akwarium i moich spostrzeżeniach, doświadczeniach związanych z gupikami oraz Ciekawostkami, czasami nie z tej ziemi. Słuchajcie, każdy z nas, każdy z Was, widział chyba przynajmniej raz takiego gupika, który no jest krzywy. On pływa normalnie, żyje sobie w akwarium, ale jest krzywy. Taki wygięty. Czasami góra-dół, czasami na któryś bok. Ale jest taki wygięty. Skąd się to bierze? Na pewno się zastanawialiście. Ja się też zastanawiałem nieraz, i tak do końca nigdy nie wiedziałem, bo z tego co obserwowałem wcześniej, no to te gupiki rodziły się normalne. Nagle się okazywało, że jeden, czy dwa, czy trzy są krzywe. I w tym akwarium też są dwa czy trzy gupiki. No jest tutaj ich tyle. Nie wiem, około 70, że ciężko mi czasami wyłapać, policzyć, ale dwa lub trzy są krzywe. One pływają normalnie, jedzą normalnie, są po prostu krzywe. No i dlaczego są krzywe? Jako ciekawostkę powiem Wam, że y, słyszałem wyjaśnienie tego, tej przyczyny przez jedną z pań sprzedających w sklepie zoologicznym, czy tam w sklepie akwarystycznym. Y, jak klient pytał o to, y, pani stwierdziła, że ta rybka jest krzywa, ponieważ y, uderzyła w korzeń. Rozumiecie temat, nie? Uderzyła w korzeń. Zwizualizujcie sobie to. Płynie sobie rybka, płynie, płynie, płynie nagle jeb w korzeń. I jest krzywa i płynie dalej, nie? Taki wiecie, crash test, nie? Kontrolowana strefa zgniotu. Nie uszkodziła chłodnic, nie uszkodziła poduszek powietrznych, nie uszkodziła zawieszenia. No to płynie dalej, nie? Tyle, że krzywa, taka po małej stłuczce. Crash test wyszedł pozytywnie. Kosmos nie, trudno będzie przebić większą bzdurę. No ale dobra. No, no okej, okay. takich mamy sprzedawców. Miewamy, bo nie wszyscy. Niektórzy są rzeczywiście fachowcami. No ale dobra. To jest bzdura. No to jaka jest prawdziwa przyczyna tego, że niektóre gupiki są krzywe? Ja nie znam wszystkich przyczyn, bo być może jest kilka. Ale znam jedną, którą mam potwierdzoną na 100%, ponieważ wydarzyło się to na moich oczach. Moje gałki oczne to widziały. Gupik, który był prosty, w pewnym momencie stał się gupikiem krzywym. Dlaczego? Już Wam mówię dlaczego. Od różnicy w temperaturze wody. Tak jak mówię, być może są inne powody. Nie znam ich, nie będę się wypowiadał, natomiast tu mogę się wypowiedzieć, ponieważ widziałem to. Widziałem to zjawisko w moim akwarium. To się wydarzyło. Gupiki, które były na etapie wzrostu nie dorosły egzemplarz, dorosły osobnik, ale gupiki na etapie wzrostu. Ja tutaj robię podmianki na wodę chłodniejszą. Staram się, żeby ta różnica w temperaturze wody między tą, która jest w akwarium, a tą, którą dolewam, nie była większa niż 2-3 stopnie. No wiadomo, woda chłodniejsza jest lepiej natleniona, ona się za chwilę ogrzeje, grzałka zostanie odpalona, swoje robi. Więc podmieniam na nieco chłodniejszą wodę. I kiedy ten konkretny gupik, o którym ja mówię, wpłynął, a one naprawdę lubią wpływać pod ten strumień chłodnej wody, który się leje, kiedy wpłynął pod Strumień, być może nieco jeszcze bardziej chłodnej wody niż te 2-3 stopnie różnicy, przepłynął pod tym strumieniem i on popłynął dalej. Ale był krzywy, skrzywił się na moich oczach. Widziałem to. Nie wiem, czy go to bolało, czy nie bolało, dlatego, że nie było żadnej reakcji z jego strony. On po prostu popłynął dalej. Nic innego się nie wydarzyło. Skrzywił się. I popłynął dalej. Pływa, pływają, bo jak mówiłem, są tutaj dwa, trzy. Pływają normalnie, jedzą normalnie, zachowują się normalnie, wszystko z nimi jest ok. Są po prostu krzywe. U mnie, akurat w pionie, takiego jakby nie wiem, esa mają. No. Yy, mało tego, powiem wam więcej. Nie ma to wpływu na potomstwo tego gupika. U mnie akurat wszystkie krzywe to są samice. Nie ma to wpływu na potomstwo tych ryb, to nie jest dziedziczne. Rodzą się z nich normalne, zdrowe, małe gupiczki. To nie jest dziedziczne, nie ma to żadnego wpływu, nie przenosi się to z rodzica na dziecko. Nie jest to cechą genetyczną, tylko jest to cechą, nazwijmy to nabytą. Podczas rozwoju, kiedy jeszcze ten szkielet ryby jest może bardziej miękki, może bardziej elastyczny, może bardziej podatny na wszelkiego rodzaju zmiany, czy jakieś tam właśnie skrzywienia, jakieś wady. Ale tak się dzieje, jeżeli gupik wpadnie jakby w strugę zimnej wody. Sporo chłodniejszej niż ta, w której normalnie pływa w akwarium. Wiem to na 100%, ponieważ wydarzyło się to u mnie. Inne powodu, powody? Możemy dyskutować. Są, nie ma. Nie twierdzę, że, że nie ma. Mogą być inne, mogą być genetyczne, ale na pewno są związane z różnicą temperatury wody. I teraz jeszcze jedna rzecz. Mamy no, tutaj yy, dogadane powiedzmy te skrzywienie gupików, ale y, parę osób już pytało mnie, y, co ja robię, czy jak to się stało, że te moje gupiki y, tak po pierwsze szybko wyrosły, a po drugie y, ładnie się wybarwiły. Tak szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się na tym. Nie prowadziłem jakiegoś specjalnego działania, które miałoby na celu, nie wiem, przyspieszony wzrost albo przyspieszone wybarwienie. Nie. Natomiast karmię po pierwsze pokarmem zróżnicowanym. Nawet jeżeli suchym, bo podstawa tutaj ich diety to pokarm suchy. Ale nawet jeżeli karmię suchym, to jest to pokarm bardzo zróżnicowany. To są różne, różniste mieszanki. One się wręcz rzucają na ten pokarm. Tak jakby były wiecznie głodne. To jest po pierwsze. A po drugie, karmię dużo. Są tacy akwaryści, którzy uważają, że można karmić powiedzmy tam raz dziennie, co drugi dzień, że ryba cały czas powinna być nieco głodna. Być może jest w tym trochę racji ale ja się z tym nie do końca zgadzam. Przynajmniej jeżeli chodzi o gupiki, Moje gupiki są karmione dwa razy dziennie. Rano, o to tak powiedzmy, no karmione, żeby, żeby, żeby im trochę dać, żeby się nie denerwowały, no bo nie ma na, na to czasu, żeby się jakoś specjalnie bawić z tym karmieniem, więc no dostają, ile dostają, głodne na pewno nie są. A po południu dostają małe porcje kilkukrotnie. Małe porcje tyle razy, aż przestają jeść, aż będą najedzone. Słuchajcie, moim zdaniem ryba głodna to ryba chora albo podatna na choroby. Ryba głodna to ryba osłabiona. Przecież wy też lubicie się najeść. To dlaczego chcecie wmówić gupikom czy innym rybom, że ona może jeść raz dziennie, raz na dwa dni czy raz na tydzień? Pewnie, że może, pewnie, że przeżyje. No, wy też przeżyjecie jedząc raz dziennie czy dwa razy w tygodniu. Ale co to za życie, chciałoby się zapytać. Ryba nie zje więcej niż potrzebuje. Doskonałym przykładem tego są na przykład zbrojniki u mnie, które jak wrzucę ogórka, paprykę, cukinie, cokolwiek, to się na to rzucają. Ale po jakimś czasie to leży na dnie, a one sobie leżą obok. Nie jedzą, bo są najedzone. Po jakimś czasie wracają do tego, żeby znowu trochę zjeść, znowu trochę skubnąć. I przez 24 godziny, ile zjedzą, tyle zjedzą, a to, co nie zjedzą, to wyciągam. No ale to są ryby denne, może sobie leżeć powiedzmy ten ogórek na dnie. Natomiast gupiki karmię małymi porcjami, ale dosyta. Kilka razy dorzucam, aż zobaczę, że są najedzone. Nawet ta największa oferma, nawet ten, Gupik, którego na przykład, czy, gupik, czy inna ryba, która jest odganiana przez silniejsze w stadzie ryby, musi się najeść. Ryba głodna to ryba chora. Ryba najedzona to ryba silna i zdrowa. Jasne, że trzeba tutaj być ostrożnym. Trzeba tu uważać, żeby nie przekarmić, bo przekarmienie jest jeszcze gorsze. Przekarmienie no, może nam zaburzyć yy, całą biologię w akwarium. Może nam yy, no, zniszczyć klarowność wody, na którą większość akwarystów, zdecydowana większość, tak długo, tak ciężko pracuje. Dlatego ja nie mówię o przekarmianiu ryb. To są dwie różne rzeczy. Karmienie dosyta, a przekarmianie. Ten pokarm nie może... Tonąć, leżeć na dnie, nie wiadomo ile. Ryba go nie zje. On się będzie psuł. Będzie psuł nam wodę. Ale moim zdaniem, ryba powinna być najedzona. Nie mówię przeżarta, ale najedzona. Wtedy jest i silna, i organizm może się bronić przed różnego rodzaju chorobami, patogenami, bakteriami. Przed wszystkim yy, i no w pewnym sensie szczęśliwa. Przecież pełny brzuch, pełny żołądek to fajne uczucie, nie? To czemu tego chcecie odmawiać swoim rybom? Dajcie im jeść. Takie jest moje zdanie. Taka jest moja metoda na gupiki. I to jest moja odpowiedź na pytanie. Dlaczego tak szybko urosły, dlaczego tak szybko się wybarwiły i dlaczego tak szybko zaczęły się rozmnażać? Bo tutaj w tym akwarium rosną już kolejne pokolenia oczywiście mniej liczne, bo i roślin jest nieco mniej, więc możliwości ukrycia są ograniczone, no i stanowią też żywy pokarm ale w tym akwarium rosną już kolejne pokolenia. Prosta metoda, a skuteczna. To na dzisiaj tyle o głupikach. Trzymajcie się. Dzięki. Do następnego razu. Cześć.